nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie. Z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Wielkiej radości, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. My tak sobie śpiewamy dzisiaj, proszę Państwa, razem w studiu, ale mam nadzieję, że Państwo pośpiewacie też z nami. Kłaniamy się nisko. Łukasz Sośniak, Grzegorz Józiak, Gospel Box. Zapraszamy jak zawsze na nasz portal gospelbox.pl i naszą odsłonę na Facebooku, a my dzisiaj mamy takie zebranie, można powiedzieć, studio, które Państwo możecie podsłuchać, bo chcemy wspólnie z Karolem Ostalskim, Robertem Glińskim, którzy dzisiaj są razem ze mną. Witajcie, panowie. Dobry wieczór. Chcemy się zastanowić, co dalej i jak będzie wyglądała przyszłość muzyczna, między innymi Misterium o Bogu Ukrytym, czyli tego dzieła takiego bardzo poważnego, można powiedzieć, wielkiego, które Państwo już znacie też z naszych audycji. Powstała płyta, więc możecie podsłuchać też w radiu tego, co zawiera Misterium o Bogu Ukrytym, a to wszystko w związku z kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, na którą tak naprawdę to Misterium o Bogu Ukrytym jest, no, wręcz stworzone do tego, żeby jakby towarzyszyć tej kanonizacji. To o tym między innymi chcemy dzisiaj pogadać, ale też będziemy rozmawiać z zespołem T3, który też dzisiaj jest w całości? Nie jest w całości zespół T3, ale jest z nami Gosia, Magda, Agnieszka, Justyna, Marta i Darek. Witajcie serdecznie. Witamy. Zespół T3 pomógł synergii i teraz synergia pomoże zespołowi T3. Wspólny projekt to jest jakaś wasza przyszłość? Myśleliście już o tym? Czy właśnie dzisiaj podczas tego zebrania będziemy uzgadniać, jak to będzie wyglądało? Wczoraj w szale uniesienia po świetnie wykonanym, no można powiedzieć, koncercie, była to również liturgia, ale i koncert, usłyszałem z ust Justyny, że generalnie zespół jest zainteresowany jakąś współpracą z nami. Ja nie ukrywam, że jestem głęboko wdzięczny za to, co się wczoraj zdarzyło. Właśnie powiedz szerzej, bo pewnie część z Państwa wie, bo mówiliśmy o tym też na naszej antenie, żeby zajrzeć do hal świętego Józefa na Jasnej Górze, na tę mszę, która się odbywa już od wielu lat, mszę właśnie synergetyczną, kolędową. To pewnie Państwo wiedzą, ale też dla tych, którzy nie wiedzą, co to takiego jest. No 10 lat temu dokładnie rozpoczął się ten proceder w 2004 roku. Zagraliśmy pierwszy raz tam. Była to taka sytuacja, że przyjaciel naszego zespołu ówczesnego, dr Arkadiusz Ortenburger, którego w tym miejscu pozwolę sobie pozdrowić, gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, jakby był sprawcą tego całego zamieszania, dlatego że mieliśmy przygotowane kolędę w takim dosyć niekonwencjonalnej formie. Można powiedzieć, że tak z takim lekkim pazurem zagrane. Niekonwencjonalna reakcja też, powiem ci, była na te kolędy, bo nie wiem, czy wiesz, ale właśnie kiedyś rozmawialiśmy o tym chyba. Jeden z pierwszych filmików, który my nakręciliśmy jako Gospel Box, to właśnie był z tego koncertu kolędowego. I taki fragment, gdzie dwoje młodych ludzi pogowało w kaplicy świętego Józefa. Pozwoliłem sobie wczoraj go wrzucić na swój profil na Facebooku, żeby przypomnieć tę ale sytuację. To pogo na Jasnej Górze? Między innymi. Bo cały film rzuciłem. Ale wiesz co, ja się bardzo wkurzałem na ten filmik, bo on był najbardziej popularny ze wszystkich. Wiesz, to pogo takie wycięte tylko. Tak, tak. No właśnie troszeczkę było to jakby pozbawione
kontekstu, więc no, doklejano do tego różnego rodzaju ideologię, do dziś dnia tak trochę pozostało. Bo... Ale to, ten filmik trochę pokazuje, jakiego rodzaju to są aranżacje. No właśnie, no, natomiast pozwalamy sobie właśnie na koniec zostawić taką, można powiedzieć, wisienkę na torcie, właśnie podczas której dzieją się takie rzeczy, że zakonnice tańczą i... No i takie w hit sytuacje, jak jednorazowe pogo się zdarzyło również. Machają welonami, wiesz, tam muszą przytrzymywać nakrycia głowy, ale no, działo się. A rozmawialiśmy też o tym wczoraj, bo zawsze jest taka tradycja już jest jakby po tych koncertach halowych, że spotykacie się na ciastku, na kawie, ja tam zawsze się tak wproszę, więc już powiedziałem, że spotykamy się. I wszyscy chyba zauważyliśmy to, że no, fajne są te aranżacje, tylko one jakby z roku na rok już się powtarzają i jest jakiś pomysł na to, żeby to odświeżyć, żeby coś więcej zrobić. Tu Karol mówiłeś o jakiejś formie projektu, o tym, że trzeba coś, ty masz taki zmysł organizacyjny, to coś tam zakręcisz, wiesz, tu zadzwonisz, napiszesz coś. Tak, ale rzeczywiście najlepiej jest myśleć projektem, bo projekt daje szansę realizacji za określone pieniądze, za określone tantiemy. A no, to lubię, pierwsze zdanie już jest o pieniądzach. Pieniądze tu są najmniej ważne. Ważny jest ten harmonogram, który wszyscy nas znają, się nazywa harmonogram Ganta, że trzeba rozpocząć ten projekt i go zakończyć dobrym koncertem, dobrymi prezentacjami. To jak robiliśmy na przykład Misterium o Bogu Ukrytym, to był projekt, który pisałem go z Robertem i z kolegami. I on dostał finansowanie ministra kultury, chociaż to było niewielkie finansowanie, ale sam wymiar tego był bardzo duży, więc ja namawiam wszystkich tych, którzy chcą pracować. Niedawno, jak dzisiaj, jedna z artystek naszego powiatu, znana malarka, była zaskoczona, że tak dużo pieniędzy można gdzieś tam otrzymać, jest sponsoring i można to zrobić uczciwie, wynająć salę uczciwie, zapłacić ludziom za aranżację. To jest bardzo ważne w dniu dzisiejszym, bo no, trzeba myśleć o tych ludziach, którzy utrzymują się ze sztuki. Tak? I tak jak Robert, no, uważam, że znakomity gitarzysta, i nie ważył mi się powiedzieć nie tylko polski, ale europejski, światowy. Dobrze gra na gitarze. Świetnie aranżuje. Ja go chwalę, bo dzisiaj jesteśmy w relacjach przyjacielskich, ale wcale nie chwalę go jako przyjaciela, jako dobrego muzyka. Też jestem muzykiem, znam się na tym. I no, ważne są pieniądze. On musi utrzymać rodzinę i grać. Więc ten projekt jest szansą też dlatego, żeby naprawdę przecież ta ilość sprzętu, którą przywieźliśmy na halę. Brat Wojciech mówi, no są tutaj o 7 rano i rozkładają słupki takie, tych przewodów, te jakość dźwięku, mikrofony, to wszystko kosztuje. Musi się jakoś zbilansować. A zwłaszcza, że te hale Świętego Józefa wymagają trochę, jeżeli chodzi o dźwięk, bo no właśnie, akustyka no nie właśnie. Jest, że tak powiem, z filharmonii. Tak? Tylko Konrad Popiel jest fajnym akustykiem i poradził sobie z tym. Największy akustyk częstochowski. Największy, najwyższy. Dosłownie. Tak, nie? Nie, Jaro jest wyższy, Grzechu, nie wiesz? Nie, chyba Konrad jest największym akustykiem. Natomiast projektowo dlatego, że wygodniej jest się umówić chociażby z tą propozycją, o której Robert mówi z T3, że można sobie zaplanować pewne wydarzenia i to zrobić po prostu systematycznie pracując. Słuchajcie, projekt projektem, to jest pewna forma, w którą to powinno być ubrane, ale gdyby były możliwości, gdyby taki projekt powstał, to jak byście widzieli ten koncert kolędowy w przyszłości? Bo no, te koncerty kolędowe na halach mają sporą tradycję. Mają sporą tradycję i no, nie ukrywam, że musimy wymyślić jakąś... Była stajenka kiedyś. Jakąś formułę samofinansowania się tego wszystkiego, dlatego że po prostu koszty są tego przedsięwzięcia duże. I właśnie to rozwiązanie, o którym mówił właśnie Karol, daje pewnego rodzaju jakieś tam możliwości, prawda? Bo jednak liczenie na to, że zdarzy się cud i po prostu zapełni nam się puszka taką ilością funduszy, które są w stanie jakby domknąć tego przedsięwzięcia, no to czasem się to udaje, czasem się nie udaje, prawda? Ja bym jeszcze nie zapominał o tym, że istnieje wymiar ewangelizacyjny, ale także i ten edukacyjny. Ja na przykład pamiętam świetnie jeden z koncertów na halach, który Justyna przygotowywała, która z nami tutaj jest, T3, przygotowywała dzieciaki i młodzież z głosami.
uczyła ich emisji głosu, postawienia głosu, zaśpiewania porządnie. To są niezwykłe rzeczy. Ci młodzi ludzie mogą się edukować poprzez takie występy, przez to, że wiedzą, jak wziąć oddech, jak postawić dźwięk, jak zaśpiewać, jak się zachować w ogóle na scenie. To w ogóle było przesłanie nasze, żeby wśród muzyków, którzy się świetnie poruszają na scenie, posiadają jakiś warsztat, można nauczyć młode pokolenie tych nawyków, bo to są naprawdę ważne elementy w koncertowaniu, w braniu udziału w takich przedsięwzięciach. No jest tutaj jeszcze taki dodatkowy aspekt tego wszystkiego, bo chciałem zauważyć, że dopóki jest wola, na przykład w instytucji kultury, w której no, pracuję jeszcze i swego czasu była to wola dosyć duża tego, żeby właśnie realizować jakieś chrześcijańskie projekty. Mhm. Dotąd jakby wszystko się zgadza i jakby ta maszyna działała, prawda? No kiedy niestety tego typu problem się pojawił, że no, nie mogliśmy już tego kontynuować, więc wpadłem na pomysł założenia firmy, którą nazywałem Fabryka Animacji Muzycznej. I właśnie ta, dzięki Bogu, firma w tej chwili istnieje niemal 2 lata. I widzę, że było to bardzo dobre posunięcie, ponieważ oprócz tego, że ja prowadzę tam działalność edukacyjną, prawda, pomyślałem, że te rzeczy, których no, nie mogę w tej chwili w świeckiej instytucji jakby realizować, a jest tam jakiś przekaz ewangelizacyjny, będę mógł realizować jakby na swoje konto, prawda? Strasznie się cieszę z tego właśnie powodu, że poznaję coraz to nowych ludzi tutaj w środowisku, którzy mogą się okazać za chwilkę niezmiernie przydatni do tego, żeby to robić, prawda? Wiesz, to na tym to polega. Pomysł, ja tylko dokończę, bo chodzi mi o to, że pomysł jest taki, że chcielibyśmy z tą właśnie działalnością, przygotowanymi właśnie projektami, wejść konkretnie w jakieś środowisko. Myślę, że może to być gmina, z tego co ja w tej chwili po prostu usłyszałem, to są to deklaracje ze strony 3 gmin tutaj w subregionie naszym północnym śląskim, które by chciały się czegoś takiego podjąć. Wejść do tego środowiska i właśnie tam zrealizować projekt, jeden z tych, które realizowaliśmy, czy byłaby to msza wędrującego do tekstów Edwarda Stachury, czy Mista Pagana, czy byłoby to właśnie projekt kolędowy, czy byłby to właśnie taka forma no, słowno-muzyczna jak Misterium Bogu Ukrytym, prawda? Przeprowadzić tam casting, ogłosić konkurs na jakiś tam przydział ról, no i zrealizować projekt od początku do końca, który trwałby na przykład, zakładam, rok czasu. Wówczas zajęcia byłyby prowadzone przeze mnie i przez przyjaciół, którzy by się zadeklarowali do tego, przez oczywiście fachowców, którzy się tą rzeczą zajmują. No i po roku odbyłaby się premiera takiego widowiska i później w zaprzyjaźnionych różnych instytucjach można byłoby to kilkakrotnie zagrać. No tak wyglądało to, jeżeli chodzi właśnie o Misterium. No tak wyglądało i tak wyglądały w ogóle większość projektów, które realizowaliśmy w Domu Kultury Blachowni. One oprócz tego, że miały ten ładunek edukacyjny, prawda, no mieliśmy jakby, współpracowaliśmy po prostu ze środowiskiem, współpracowaliśmy z parafią, mieliśmy księdza animatora w parafii, który no czuł jakby, można powiedzieć tak kolokwialnie, bluesa, prawda, i wspierał. I też jakby dotarliśmy tym kanałem do młodzieży, do której po prostu do tej pory mieliśmy problem dotrzeć, prawda, do tych, którzy właśnie chcieli się właśnie w coś takiego zaangażować, no i widzieli w tym jakieś tam podwójne dno. No i to muszę przyznać, że były to no, pasma dość dużych sukcesów dla nas. Słuchajcie, zanim was poproszę, żebyście zaśpiewali, to jeszcze jedno pytanie, bo kiedy spotkaliśmy się jakiś czas temu, nie wiem, czy to było 2 lata temu, czy 3 lata temu, kiedy jeszcze był projekt Misterium Bogu Ukrytym w takiej fazie koncepcyjnej, czy w fazie projektu, to już wtedy było widać, że to, co dzieje się w Domu Kultury w Blachowni, to jest taka dobrze naoliwiona maszyna. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że są wszyscy ludzie, którzy są na odpowiednich miejscach. Ta fabryka, o której ty mówisz, fabryka muzyczna, ona też będzie tak działała? No cały czas mam taką nadzieję. No, na razie to wszystko działa w taki sposób, że jest to jednoosobowe przedsięwzięcie jakby moje, które jest zlokalizowane tutaj w centrum miasta. Mhm. Działam na 18 metrach kwadratowych, ale jest to sytuacja bardzo rozwojowa, ponieważ jest to budynek, w którym można byłoby rzeczywiście poszerzyć troszeczkę tą działalność. Gdyby na przykład był temat taki, że udałoby nam się pozyskać jakieś
jakieś fundusze do tego, żeby tą działalność właśnie rozwinąć, no to myślę, że efekty tego również mogą być zaskakujące. No. Jeśli chodzi też o to, taką kwestię współpracy i partnerstw, chociażby dzisiejszy wieczór z zespołem T3, to taki rodzaj partnerstw powoduje, że nie patrząc na pieniądze, a mając talent, mając możliwości, jak siedzący tutaj Darek, który zaskoczył mnie z pomysłami aranżacyjnymi, w ogóle głosami, które tu ustawiał. Ja to wszystko obserwowałem z zachwytem i jak to wszystko stroi, to jednocześnie mam taki, zresztą rozmawialiśmy o tym, że to świetnie, bo to wpływa na to, że może w kościołach też zaczniemy czyściej śpiewać, równiej śpiewać, angażując ludzi do takich, no, właśnie działań, nie ukrywam, artystycznych. Także pieniądze też niekoniecznie są potrzebne. Można to zrobić za pomocą, zresztą partners, ale zresztą chciałem powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, że jeśli się ma takich liderów jak Robert z takimi pomysłami, to może być jednoosobowa firma, która w jakiś sposób wymyśli nowe aranżacje. Ta jednoosobowa firma. Czyli Robert, wszystko na twojej głowie? Nie tak do końca, ale... No nie tak do końca, bo właśnie jakby do tego zmierzam, że no być może po prostu właśnie ten czas, który się w tej chwili jakby, ten rok, który się rozpoczął, będzie takim przełomowym momentem, prawda? Bo do tej pory jakby no też zdaję sobie sprawę z tego, że pracowało się też na wizerunek czyjś i jakby instytucji, prawda? Natomiast w tej chwili no, chciałbym te pomysły, które gdzieś tam mi po głowie chodzą, i jestem też otwarty na różnego rodzaju propozycje. Po prostu no, mam narzędzia do tego, żeby to realizować. Mam zespół, który moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie funkcjonuje. No i są to ludzie, którzy no, lubią się, do tego są świetnymi muzykami, więc no... tak jak mówię, no, jestem otwarty na różnego rodzaju propozycje, no i też właśnie jakby domykając klamrą, to no wczoraj usłyszałem coś takiego, że Marta, świetne piosenki. To jako moderator tego zebrania chciałem w takim razie zapytać zespół T3, czy jest otwarty na współpracę z tą firmą jednoosobową artystyczną Roberta Glińskiego. Jesteśmy bardzo otwarci, jesteśmy w ogóle zachwyceni współpracą, ja osobiście, Także jesteśmy bardzo otwarci, no i rzeczywiście takie spotkania jak wczorajsze dają takiego też kopniaka i chęć do tego, żeby robić różne ciekawe rzeczy. No, każdy z nas ma mnóstwo pomysłów. No i mnie osobiście współpraca się bardzo podoba i podobała i mam nadzieję, że to nie jest jakby koniec, tylko dopiero początek. Mhm. Mamy nadzieję, również naładowani tą energią wczorajszą, rozpocząć swoje własne projekty. Tutaj Marta z Darkiem piszą piosenki. Nawet mamy tutaj w zanadrzu nagranie kilku piosenek Marty. Prawda? Zrobimy to na pewno. Marta się właśnie teraz dowiedziała o tym. Nie, myślę, że nie. Marta już o tym wie, mówiła nam o tym i też musimy po prostu ruszyć z kopyta, naładowani tą energią. Mamy dużo często pomysłów różnych i jakieś tam chęci, natomiast gorzej z realizacją, ale właśnie przez takie kontakty jak zespół Roberta, właśnie my widzimy, że to naprawdę się da, że to nie jest tylko tak, że to jest faktycznie jakieś nagranie płyty, to jest jakiś nie wiadomo jaki poziom nie do przeskoczenia, czy jakieś trudności, tylko to wszystko jest tak naprawdę realne i to nas też na pewno tak mobilizuje do naszej własnej pracy, żeby coś właśnie, no coś więcej niż tylko to, co mamy teraz. Ale to serio ten koncert wczorajszy, to wczorajsze spotkanie było takim impulsem, tak? No? Na pewno nie tylko, bo przecież też właśnie już znam Roberta dłużej, nie tylko od wczoraj i Częstochowa jest tak małym w sumie środowiskiem muzycznym, że tu trudno nie współpracować ze sobą częściej niż tylko raz w roku. Natomiast, no na pewno tak, bo każde takie spotkanie, takie konkretne właśnie, kiedy tutaj dziękuję Karolowi za słowa uznania, ale tym razem akurat zasłużone, ale w tym koncercie chyba najmniej, ale to dziękuję. W każdym razie no, tu właśnie chcę powiedzieć o tym, że wkraczając w ten projekt kolędowy, właśnie wkroczyliśmy w taką gotową formułę właściwie przygotowaną wspaniale przez muzyków, więc to było o tyle łatwiej, więc na pewno mobilizuje takie do naszej własnej pracy dalszej. Gitara nam jedna przybyła, to myślę, że czas, żeby ją uruchomić teraz. Zupełnie spontanicznie. To jest zebranie, więc ja sobie Przemek, jeszcze trochę... Przemek z lotu ptaka trafił do studia.
To się chłopaki muszą teraz przesiąść, wszystko sobie pouruchamiać. Pobierze kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Z piosneczkami za wami pośpieszymy, a tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Dziś ucieszymy, jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Nam też by się przydały w radiu jakieś projekty na to, żeby stworzyć w końcu miejsce, gdzie można prawidłowo nagłośnić gitary. Ale to już jakby nie, inna sprawa zupełnie. Chciałem wrócić do tematu misterium o Bogu ukrytym, bo obiecałem, że o tym porozmawiamy. Jest ku temu bardzo ważna okazja, bo zbliża się kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II. To misterium, no jako jeden z projektów, tak, które robiliście, było takim no, bardzo ważnym projektem, dla mnie przynajmniej, bo kiedy pierwszy raz usłyszałem te słowa i tę muzykę, te aranżacje w Wieczerniku Jasnogórskim, to przyznaję, że na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, co wtedy tam się działo. No już potem inne koncerty, wiadomo, ale to pierwsze uderzenie, to pierwsze wrażenie było niesamowite i sama postawa, słowa, sposób wypowiadania ich przez Mariusza Domaszewicza, te aranżacje, które temu towarzyszyły, ta energia tych młodych ludzi, którzy wtedy wystąpili, to było coś niesamowitego jako całość. Co z tym jest, jeżeli chodzi właśnie o kontekst kanonizacji Jana Pawła II? Czy to będzie jakoś ruszone, wykorzystane? No właśnie ta sytuacja, która nastąpiła z udziałem zespołu T3 w tym przedsięwzięciu akurat teraz, niejako wynika w ogóle z zamierzenia współpracy przy kontynuacji misterium. Z mojej wiedzy, którą posiadam na dzień dzisiejszy, a są to takie no, wstępne rozmowy
właśnie na linii autor, czyli pan Mariusz Domaszewicz i Stowarzyszenie Przyjaciół Gaudemater. Wygląda to w ten sposób, że no, myślę, że może się wydarzyć swoista rewolucja w tym, ponieważ pan prezes stowarzyszenia jakby sam zadeklarował swoją pomoc po prostu w tym, żeby się zaangażować dość mocno w temat taki właśnie organizacyjny. No i z tego, co słyszałem o panu prezesie, i że jest on świetnym organizatorem, więc pozwala to jakby mniemać, że coś fajnego może się wokół tego wydarzyć, prawda? Natomiast my sami jakby własnym jakby takim torem, już nie oglądając się na różnego rodzaju sytuacje, próbujemy właśnie z firmą Arttech tą sytuację promować. No i powstał taki właśnie projekt, gruby projekt właśnie, Misterium Bogu Ukrytym. No fakt faktem, że jest to projekt, można powiedzieć, w skali takiej makro, bo to duża sytuacja. Przewidziana jest ona na 1000 osób. Chodzi o kompleksowe wykonanie właśnie jakby ustawienie dwóch dużych telebimów sceny, transmisję na żywo mszy kanonizacyjnej, no i właśnie później to wszystko zależy od wariantów tam organizacyjnych z osobami, które się zainteresują tym wszystkim, będą chciały podnieść tą sytuację jakby do rangi realizacji jej u siebie gdzieś tam na terenie. Może się to wydarzyć w rynku jakiegoś miasta. Na razie z tego, co wiemy, to nie będę mówił szczegółów, ale jesteśmy w trakcie rozmów z dwoma miejscami. Kosztorys zostały przygotowane. Jest to kosztorys dość duży, bo to w koszt tego przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 40 tysięcy złotych. No ale też i same użyte środki w tym wszystkim są. A to wcale nie jest jakiś bardzo, bardzo wysoki koszt. Są ogromne. Biorąc pod uwagę właśnie to, że jakby wyszliśmy też... do pewnego momentu był to projekt właśnie animacyjny, prawda, w którym brała u nas młodzież z Domu Kultury udział. Też i właśnie dzięki temu był przeprowadzony cykl warsztatów instrumentalnych, wokalnych i właśnie aktorskich, który właśnie jakby trzonem tego wszystkiego był właśnie pan Mariusz Domaszewicz, odpowiedzialny za warsztat aktorski, Justynka, która prowadziła wokalistów, i ja jakby prowadzący instrumentalistów. No, teraz jakby ta formuła musi ulec zmianie, prawda, bo tu chodzi też i o to, że no, nie będziemy mieli możliwości ustawić 30 osób, prawda, 20 instrumentalistów, tylko po prostu chcemy, żeby to był projekt, który troszeczkę zawęzi liczbę uczestników, ale ma to się generalnie odbić również na jej poziomie artystycznym tego wszystkiego, prawda. Więc wiadomo, rzeczą jest to, że wówczas były pewnego rodzaju niedoskonałości, wynikające z tego, że przecież w tym projekcie brali udział amatorzy i no trudno było od nich wymagać po prostu jakiejś sztuki przez duże S, prawda? Ale to tym było bardziej, super, że, no, tym bardziej, że po prostu zdawaliśmy sobie sprawę z tego, przynajmniej ja byłem pełen po prostu uznania dla Justyny, bo osoby, które przyszły na zajęcia wokalne, to po prostu ja tam na wielu z nich znam przecież i wiedziałem, że wzniesienie się na poziom taki, żeby zaśpiewać naprawdę czysto, fajnie, poprawnie, emisyjnie, będzie dla nich koszmarnie trudną barierą do pokonania, prawda? Jakież było moje zdziwienie, kiedy na próbach usłyszałem właśnie szczególnie te wątki a cappella, które tam były i po prostu słyszałem, jak to grano, to przyznaję się, że no byłem po prostu no, zaskoczony maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Więc właśnie no, taka była idea tego wszystkiego, prawda? Dzisiaj wygląda to troszeczkę inaczej. Chcemy to zrobić w kilkanaście osób i chcemy to zrobić tak, żeby tutaj no jakby też i pytań pod kątem czysto wykonawczym nie było. Prawda? Żeby to było naprawdę na wysokim poziomie i żeby to było coś, co pozostaje też i no, na dłużej w pamięci. Chociaż wiesz, ja mam takie wrażenie, że właśnie dużą siłą tego misterium była ta spontaniczność tych osób, które brały w tym z udział. Pewnością. I to robiło kolosalne wrażenie. Wiesz, jak ja wiem, że w przypadku, kiedy jest hałas związany też, wiesz, już z wykonaniem światła, cała ta emocja, kontekst tego wszystkiego, to tych niedociągnięć być może tak bardzo nie słychać. Ale cała siła, moim zdaniem, czy nie cała, ale duża część tej siły była właśnie w tym amatorskim wykonaniu, w tej energii, w tym, jak, wiesz, ci młodzi ludzie po prostu
no jak to mówi Arkadio, jarali się tym. Myślę, że po prostu unosił się nad tym duch Jana Pawła. No tak. Który po prostu no, z tą młodzieżą jakby no, związany od początku lat swojego duszpasterstwa był bardzo mocno. I natomiast no, cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jak również w wielu innych wypadkach, gdzie dochodzi do współpracy kilkudziesięciu osób ze sobą, no również oprócz tego, że są wspaniałe momenty pełnej chwały i glorii, prawda? Również pojawiają się sytuacje, które no stanowią pewnego rodzaju no, rysy na szkle, prawda? No, może ja o nich nie będę w tej chwili opowiadał, ale no, nie ukrywam, że sam na własnej skórze odczułem po prostu ciężar no, jakby dźwigania tego no, bardzo dotkliwie. No, są elementem każdego przedsięwzięcia. Ale było to związane przede wszystkim z tym, że były to osoby, które jakby no, nie znały realizacji takiego przedsięwzięcia od kuchni, prawda? Że nie znało, że jakie to jest wyzwanie w ogóle dla kilku osób tak naprawdę, bo to ten projekt realizowało raptem kilka osób i to myślę, że to był podstawowy problem, że to właśnie jakby umknęło uwadze młodych ludzi, którzy po prostu wyszli tylko z założenia, że no ja tam biorę udział, prawda, angażuję się i tak dalej, i tak dalej. No i daje to pewnego rodzaju prawa do tego, żeby również egzekwować różnego rodzaju rzeczy od nas. No, stało się jak się stało. Ja bym jednak podkreślił to zaangażowanie i ten spontan, ale też zwróciłbym uwagę na to, że jeśli dobry fachowiec zabierze się za element nieobrobiony i potrafi z tego coś zrobić, to znaczy, że po pierwsze mamy do czynienia z dobrym fachowcem, a po drugie z plastyczną młodzieżą, która się, że tak powiem, dała nauczyć, bo my czasami przyjmujemy do różnego rodzaju pomysłów, czy do ogniska muzycznego, do szkół muzycznych, przesłuchujemy dzieci i czasami tak no, szukalibyśmy od razu brylantu, tak? A wiadomo, że to jest ciężka praca i to trzeba nad tym pracować. Ja też myślę o pewnych kompleksach, które my Polacy mamy, że nie stać nas na wzniesienie się na szczyty, że to nam się na pewno może nie udać. Dlatego się udaje, że jednak ci ludzie byli szkoleni przez fachowców, przez Mariusza, przez Justynę, przez Roberta i to oni nałożyli jakieś piętno na tych wykonawców. To, co mówiłem na początku audycji, że ta spontaniczność się też brała z tym, że jednak oni próbowali albo chcieli naśladować mistrzów, tak? No to tak mamy się uczyć. To na tym polega też animacja i ta spontaniczność później na scenie nie bierze się z tego, że oni są wyuczeni, tak? Że oni używają swojego talentu, ale z piętnem mistrza. To jest bardzo ważne, myślę. To zajrzyjmy na chwilę do tego Misterium o Bogu Ukrytym, bo tak jak powiedziałem, jest zarejestrowany ten koncert, to Misterium na płycie, możemy sobie teraz posłuchać. Ja przyznaję, że przez jakiś czas emitowałem tak zwane nielegale undergroundy Misterium o Bogu Ukrytym, które sobie gdzieś nagraliśmy. To pozdrawiamy w tym momencie autora muzyki, Romka Ziemlańskiego również. Tak, wszystkiego dobrego, ale teraz gramy całkiem legalnie. Wiemy kiedy, proszę Państwa, ale gdzie, dokładnie, co i jak, to będziemy się dowiadywać na bieżąco. Mowa o Misterium o Bogu Ukrytym i o kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Pasuje to wszystko do siebie idealnie, jak puzzle, więc myślę, że się na pewno uda synergia te trzy. I właśnie, Karol jeszcze pokazuje do góry, tak? Czyli jakby ta siła wyższa. Duch Święty, Jego moc to jest to, co stanie poruszyć i sprawić, że będzie to, co ma być. Czekamy na płytę, tak? Czekamy na płytę jeszcze z Misterium Bogu. No, płyta jest gotowa. No tak, no, tylko że... I po prostu wygląda ona troszeczkę inaczej niż nawet to, co słyszeliśmy przed chwilą. I właśnie śpiewają na płycie 23. Więc no generalnie jest to wiadomo, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o finanse. Więc czekamy też i na jakby domknięcie pewnych deklaracji, które słyszeliśmy ze strony edycji Świętego Pawła.
Więc być może po prostu uda się tą płytkę właśnie może i na tę okoliczność kanonizacji papieża wydać. Mamy naprawdę ogromną nadzieję na to, że uda się. Bo jest tym bardziej, że w zasadzie wszystko mamy domknięte. Jest master zrobiony, jest zrobiony projekt graficzny, okładki, wszystko. Czekamy tylko po prostu na impuls, że mamy to robić. Więc po prostu... Macie to robić. Tak, no. Dziękujemy za pozwolenie. To był ten impuls, mam nadzieję. Rozumiem. Ale bez, wiesz, jakiegoś kontekstu finansowego przynajmniej dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj dużo gadaliśmy, to sobie zagramy na koniec. Znaczy wy zagracie, ja sobie posłucham i państwo też, ale zanim jeszcze zagracie, to wiem, że Przemek ma specjalne pozdrowienia. Tak, chciałbym pozdrowić moją sąsiadkę z piętra wyżej niż moje. Która nas słucha. Tak, która nas słucha w tym momencie. Serdeczne pozdrowienia. A skąd wiesz, że nas słucha? Ponieważ jak wjechałem tutaj na audycję, niestety spóźniłem się chwileczkę, musiałem wjechać do domu po gitarę. Wychodząc z domu, słyszałem bardzo wyraźnie pierwszą kolędę, którą wspólnie śpiewaliście i graliście, czyli Wśród nocnej ciszy. Noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żubka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. Nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Pięknie wam dziękujemy. Karol Ostalski, Robert Gliński, dzięki, Gosia, dzięki. Magda, Agnieszka, Justyna, Marta, Darek i Przemek. Dzięki wielkie.
Ja też już pomaleńku, proszę Państwa, się z Wami żegnam, tylko dwie informacje na koniec. Dzisiaj w Gospelboxie zbliża się bardzo dużymi krokami przegląd chrześcijańskie grania, więc wszystkich zapraszamy 7-8 lutego 2014 w Warszawie. To jest impreza, która towarzyszy koncertowi Debiuty 2014. Jeszcze można się zapisywać, więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam wszystkie zespoły. Michał Guzek, którego serdecznie pozdrawiam, napisał w informacji, że wstęp dla publiczności będzie wolny. Czyli Michał, co, dla artystów za kasę? Zapraszamy. To tyle. Łukasz Sośniak i Grzegorz Józiak, do usłyszenia.